O my god! O my god, słyszycie tą pioseneczkę? Słyszycie tą pioseneczkę? Wiem, że ona jest całkiem inna, ale muszę to zrobić po kilku latach, po tylu latach. No siemanko, szybanko, z tej strony Tommy, and welcome back to Siema Sąsiad! Hello Neighbor 2, beta wersja 0.0. Można tak nazwać 0.0, to powinno się chyba nazwać 0.1. Moi drodzy, Hello Neighbor Beta ujrzało światło dzienne. Muszę wam już zdradzić, że prawdziwa wersja, główna wersja tej gry wyjdzie 6 grudnia. Ja naciskam New Game. Nie wiem, czy to zrobić, czy nie, bo nie wiem, czy teraz się tutaj pojawi. No słyszę już coś, ale... Enkodowanie przeciążone, co tu się dzieje w ogóle? Oh my god, co teraz się tutaj dzieje? Quentin Tarantino się wspina! Okej, okay, jest i on, bo to jest tak jakby, ten scenariusz to jest całkiem coś innego, niż jeżeli będzie w prawdziwej wersji Hello Neighbor, więc tu nie ma... Może jest historia powiązana, ale... Grafika jest niezła, muszę wam powiedzieć, i nawet to, że on tutaj spada, to wszystko się rusza, oni to po prostu pozmieniali, bo Hello Neighbor to przecież była taka gierka, że wiecie jak, nawet nie wiedzieliśmy, jak my wyglądamy, nie wiemy, jaką postacią jesteśmy i tak dalej. Dobra, co? Info! Co ty chcesz ode mnie? Info! Jakie ty chcesz info ode mnie? Tabulator chyba... Nie, nie. Czemu tutaj ktoś stoi? Dlaczego tutaj nie ma znowu podpowiedzi? Co to oznacza? Kruk zabrał dzieci. Czapka, szalik, plecak, t-shirt, spodnie, siano. On, ten kruk, jak się zrobi zdjęcie temu, to on do niego podbiegnie. Aha, czyli muszę teraz znaleźć aparat, ale czy ja mam gdzieś aparat tutaj? Bo wystarczy mu zdjęcie zrobić i on powinien tutaj przyjść. Tylko czy gdzieś tu jest aparat? Czekajcie, bo my jesteśmy tutaj zabarykadowani. Wydaje mi się, że on tutaj nie przyjdzie, ale gdzieś go słyszymy, tego kruka. No i tak jak wam powiedziałem, to to jest po prostu osobny epizod, to jest po prostu osobny... scenariusz? No, no mam nacisnąć, ale to nie działa. Dlaczego to nie działa? A, spacja, okej. Okay. Tu mamy kluczyk z E. Fajny jest taki tutorialek. Bardzo fajny. Jak on trzyma ten klucz? Ty, on trzyma... Patrzcie, ja wezmę sobie kartę z Nintendo tego, Switcha, i on to trzyma tak. Takie troszeczkę dziwne. Ale no dobra, ciśniemy. Spacja, dobra. No i otwieramy, tak? Fajnie. Fajnie. Crouch. Control. Okej. Okay. Idziemy dalej. Tu mamy gdzieś ten aparat pewnie będzie. Aha, muszę się wspiąć do góry, okej. Okay. Ty, bo mi się to mega podoba. To jest naprawdę mega gierka. Zobaczcie tą grafikę, ona jest naprawdę piękna. Dalej jest taka dziwna jak Hello Neighbor, ale ona jest piękna. Oh my god, czekaj. E-action. Aha, aj! Do góry muszę... Okej, okay, no i co teraz? A, dobra, czyli muszę też przytrzymać, spójrzcie. Dobra, mamy tutaj aparacik. I co teraz? Zejdźmy na dół. Okej. Okay. No i teraz zrobimy zdjęcie. Oh my god! Dobre. To... No i co dalej? Oh my god! Oh my god! Nie wschodź na dół! O co chodzi w tej grze? O co w tej grze chodzi, ty? Gdzie on jest? Nie ma już go. On już poszedł, czy za chwilę tu przyjdzie? Co ja mam teraz zrobić? Ty, no nie ma go! Wiecie co, ja może sobie jednak... Nie mogę tutaj, muszę znowu zaskoczyć, no dobra. Na to sianko. Aha, czy on... Ja się przed nim ukryłem. On teraz nie wie, że tu jestem. No dobra. Co teraz się dzieje? Nie wiem w ogóle, czy to sobie... Co? O co w tej grze chodzi, ty? Czy to mu się to śniło chyba? Kafej.
Okej, mamy mapę. Ja w ogóle zakupiłem też Deluxe. To oznacza, że będziemy mieli dostęp do bety, mamy. Później będziemy mieli do Early Access, do Alfy, czyli będziemy nagrywali to wcześniej. I trzy DLC, trzy. Welcome to... O, jest Omioni, Mia i Aaron, Maya. Tu jest dom od sąsiada. Co on tutaj szuka? Co on tutaj chce? O, jest i on! Tego sąsiada też już znamy. Gdzieś jedziemy, ale gdzie? O, tam jest chyba ten dom od tego sąsiada, nie? My tutaj musimy naprawdę patrzeć na wszystko. W ogóle to już w końcu będzie open world. Ale mega, muzeum tutaj jest, dobra, zatrzymujemy się przy muzeum, ale po co i za co to nie wiem. O, no dobra, no jesteśmy. Gdzie jest mój samochód? Ale... Aha, czyli on mi nie pozwoli teraz wyjść jeszcze stąd, okej? Okay? I on później znika. No dobra, to oznacza, że nie możemy stąd wyjść. No dobra. Fajne jest też to, że oni w tej grze dodali muzyczkę. No przecież w Hello Neighbor nigdy nie było muzyki. Juniorski.pl, wbijajcie, subskrybujcie. Po więcej. Co my tu mamy? Nie wiem, co to jest. Tu nie możemy wejść. Tutaj widzicie? To jest ten Maya i Aaron. Nie pamiętam, jak on się nazywał. I on też jest poszukiwany? Przecież to jest player. My graniliśmy tym protagonistą. Okej, jakaś cutscenka. Obserwujemy dom od sąsiada. Stąd? Policja stoi, widzicie? Wow. Co to znaczy te i? Co ja mam nacisnąć na i? Gdzie ja mam tu te i? Settings. Controls. Ma... Language. No nie ma po polsku? Controls, key mapping, pick up object, inventory, tabulator, widzicie? Ale to nie działa. Inventory next item, DA, hide show object, skip cutscene, switch to next. No dobra, zobaczymy. Muszę wam powiedzieć, że oni w końcu zrobili dobrą grę. Tak mi się wydaje, że to będzie mega gra. Patrzcie, poszukiwany ten i poszukiwana ta. Są powiązani z Neighborem. I Neighbor mieszka w Raven Groups, jakoś tak to się nazywa, nie pamiętam. I my go obserwujemy, i my jesteśmy... Dobra, już powinien wiedzieć, o co w tym chodzi. No muszę iść do domu sąsiada, to oznacza. Co tu możemy zrobić? Wyłączyć, załączyć wideo, coś tam, znaczy tą... telekonferencję, nie? Nie możemy nic takiego zrobić? O, ale ta gra jest dalej dziwna. Bo tu są jakieś, widzicie, zalane domki, nie wiadomo, o co w ogóle chodzi. Ups. No dobra, idziemy na górę. Ale czy dobrze? Ale tu jest grafika dobra. Ale tu jest piękna, dobra, wypolerowana grafika. No przecież to się wszystko świeci. Widzicie to? No i co dalej? Ale po co ja tutaj przyszedłem? To... Ja... No ja chyba tutaj nie miałem przyjść, tak mi się wydaje. Policja dalej tam jest, no dobra. Ale no, może on mnie nie chce wypuścić stąd generalnie. Ten kruk, no chyba, że teraz już mnie wypuści, chociaż wątpię. Idźmy jeszcze raz do tego swojego biura. Cyk, dobra, no i jesteśmy. No i co ja dalej tutaj mogę zrobić? No tutaj mam komputerek, ale nie mogę go użyć. Tu mamy nic. No to ja nie wiem już, co tutaj trzeba zrobić. No dobra, no wydaje mi się, że musimy iść teraz do sąsiada. Ale ciekawe, czy ten kruk mi pozwoli wyjść. Czekajcie. O, mogę wyjść, dobra. Mnie jest spoko. Muzeum. Ja muszę iść tu na dół, prawda? Tu jest... Zobaczcie, tu już jest open... No co ty chcesz ode mnie? Nie no, mnie będzie cały czas łapać, ja nie wiem, co oni chcą ode mnie. Aha, to chyba oznacza, że ja nie mogę tam iść. No dobra, no to idziemy do sąsiada. Na pewno nie mogę tu wejść? Hop!
Nie, nie mogę, widzicie? To teraz oznacza, że tutaj wejść nie mogę. On wtedy mnie też chyba tutaj złapał, bo tutaj byłem blisko tego, tej miejscowości. No dobra, niech będzie. To idźmy może do sąsiada. Co my tu mamy? Policja. Czy ja muszę ich obserwować? Tabulator. No tutaj nie działa na razie nic, żadne obiektywy. Ja nie wiem, co tutaj, tutaj się trzeba domyśleć cały czas. Jest i policja. I co dalej? Ale ładny samochód. Nie możemy tam wejść. Tu otworzyć też nie możemy. Weźmy może sprawdźmy, co oni tam robią. A oni tutaj są chyba przy tej patrz. Ale co to oznacza? No... Jak ja mam... Ten obiektyw nie działa. Nie no, naprawdę nie wiem, co tutaj trzeba zrobić, ale wydaje... Dobra, bo mnie tutaj nie widział. Może trzeba tutaj wejść jakoś... A to jest ten nasz niby domek wtedy, pamiętacie? No dobra, wszędzie są rozwieszone te ulotki, że on jest poszukiwany. Patrzcie, możemy wejść też tędy bokiem. Ja nie wiem, czy to będzie jeden odcinek, czy podzielimy to sobie też na dwa, więc jeżeli... O co z... Aha, tędy muszę wejść. A to czekaj, co mnie nie widzi na razie, czy co? Oh my god, no! Co? Szkoda, że tutaj nie ma lin. Wiecie jak, lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, wyłaź stąd. On ma kluczyk. Ale... Ej, bo te AI coś nie działa z tym typem. On mnie nie chce... Ty, on mnie nie chce na razie wyrzucić. Bardzo... Bardzo podobny jest ten domek, tylko taki bardziej... Widzicie, tapety, to, tamto tu jest i tak dalej, nie? Bardzo fajnie to zrobili. Bardzo mi się to podoba, takie odświeżenie. No dobra, tu jest missing, missing, missing. Aha, bo tu jest evidence 2, evidence 5. On tu chyba idzie. Chyba tutaj słyszę cały czas tą muzykę. Evidence 2. On tutaj chyba idzie cały czas, z tego co mi się wydaje. On tutaj cały czas próbuje dosięgnąć, ale no to nie działa, tak jak powinno działać. O i tutaj mamy, spójrzcie, tutaj mamy tą kuchnię. No i co dalej, gdzie on jest? Nie wiem, ale możemy chyba... Co? A i tu jest wyjście na zewnątrz, no dobra, ale nie ma tutaj ubikacji, tu gdzieś ubikacja jeszcze była, tu jest. Oh my god. No on nie wie, on się mnie boi, on się ewidentnie mnie boi. No ja uciekam. Może zróbmy tak, że ja po prostu będę uciekać. O, co tu jest? Ja nie mam latarki, nie mam flashlight. Tu jest mega ciemno, no przecież tu nic nie widać. Dobra, no to... O nie. On... Zbugowałem chyba grę. O nie, no ja tutaj nie mogłem wejść, bo tu nic nie ma. Praktycznie, teoretycznie. Widzicie? No przecież tu jest ciemno. Ciemność widzę! O... A mogę to wziąć po prostu, okej. Okay. Ale... No tak czy siak... Przewróciłem się. I wyrzucił mnie z domu. No dobra, wyrzucił mnie z domu. Okej, chciałem z tym typem załatwić tą sprawę jeszcze raz. Dobra, poszedł sobie chyba. Idziemy. Dowiedziałem się, że ten kruk... w ogóle mi się LEDy już wyłączyły, nieważne, bo już jest późno. Dowiedziałem się, że ten kruk... To jest nic innego... Jak ściana. Gdzie mogę iść, a gdzie nie? Okej, mam kluczyk. Aha, czyli trzeba się skradać! Oh my god. Dobra, chodź tu szybko. O Jezus, no złapał mnie, ale mam nadzieję, że mi klucz zostawi. Zostawisz mi ten klucz? Nie, no, no wziął mi ten klucz chyba, co? O nie. Czy on go znowu wziął, czy on po prostu tutaj spadł teraz? Gdzie on jest? Dalej ma ten klucz, no dobra. Okej! Oh my god, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Czy on mnie będzie... Nie, on mnie nie goni. Ale wejdźmy teraz tutaj. Bo we... Nie, no nic nie mogę zrobić. Nie mogę tego otworzyć. A, ja to muszę przytrzymać! O. Aha! Oh my god!
Jakie to jest creepy. I co dalej? On go tutaj trzymał, tak? W tej piwnicy. No i ta piwnica wygląda całkiem inaczej, ale pralka jest, no nieważne. I co dalej? O, crowbar! Jest dobrze. Bo mamy crowbar. Ten crowbar... Jaki on jest malutki w tym! Wiecie co teraz będziemy musieli zrobić? Ja potrzebuję ten crowbar, aby się dostać tam do mnie do pokoju chyba. Ale to jest... mega. Aha, mogę wyjść teraz tędy, bo mam crowbar, no przecież. Cyk. A, okej, dobra, muszę użyć przyciskiem. Muszę przytrzymać chyba jeszcze, tak, czy co? Okej, dobra! Tu jest pogrzebana Maja. Mia. Co? Co ty robisz? Co ty robisz? A czy już ją... tą... A czy już ją znaleźliśmy, czy co? No dobra, czy już ją znaleźliśmy? Okej, no ona jest pogrzebana, no to wiemy. Mam dalej ten crowbar? Mam. Mogę go wziąć? Mogę go wziąć, okej. To z racji tego, iż mamy teraz crowbar, to ja sobie mogę to otworzyć tutaj. Muszę wam powiedzieć, że znowu mega... Po raz kolejny, muszę wam powiedzieć, że ta gra jest znowu mega dziwna. Ale no dobra, co tutaj możemy zrobić? Mogę iść spać. Tu nic nie możemy zrobić. Tutaj coś mamy. Co to jest? A, kamerę możemy zainstalować. I możemy sobie później podglądać. Czy ja będę znowu tutaj jakiś kodzik spotrzebował, czy coś takiego? O, tu coś możemy zrobić. Co tutaj możemy zrobić? Co? Bo naciskam coś i się nic nie dzieje. No dobra, idźmy może spać. Ładnie pościelone łóżeczko. No i co? Następny dzień, tak? Czyli tak... Aha, czyli Maja jest znaleziona i teraz musimy jeszcze Arona znaleźć i tego playera. 8:03. I co dalej? Ładnie tutaj jest teraz, się świeci wszystko, okej. Okay. Nie mam z tym problemu. No i ten kluczyk jeszcze jest... Ale do czego mi ten kluczyk potrzebny? No, do wozu policyjnego to nie działa. Tu to... A, widzicie? Aha, czyli mi się tutaj teraz pozmieniało. Czekajcie, czy on jest powiązany z nim? Mamy tak. Maja, player. Widzicie, tu był player i Maja jest tu pogrzebana. Więc ja teraz muszę iść tu, do tej babki i musimy iść tu do niego. Okej. Okay. Niech będzie. O, co teraz się zaś dzieje? Sąsiad? Przebywa w muzeum? 9:06. Ja nie wiem, co ty chcesz ode mnie, ten zegarku. Ale wiem, że tam już żyje sobie sąsiad. Tylko my... O, widzicie, jest powiązany sąsiad. On jest tu. Widzicie? Tu jest dom od sąsiada. I idźmy może do tej kafeterii, bo ta kafeteria wydaje się ciekawym miejscem też. No i musimy też tam iść. No dobra. A możemy jeszcze tam wejść do tego, bo ja mam przecież ten kluczyk do samochodu. Tylko czy on będzie działał? Bo wcześniej to nie zadziałało, nie wiem dlaczego. A no dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ale to tu jest spoko, ten domek. Wspomnienia. Dobra, tu mamy ten kluczyk. I patrz. No nie mogę otworzyć. To nie jest do tego. No to po co ja mu ten kluczyk ukradłem? Przecież to jest bez sensu. Ten typ dalej tam chodzi, on nie wie w ogóle gdzie on jest. On się tutaj patrzy. Ale to by było na tyle. Znaczy, ja mogę przejść sobie teraz po prostu tędy. Oj, i już mnie tutaj nie zatrzymuje ten kruk. No spójrz, jakie to jest smutne, nie? To. No bo ona spadła, nie? Tam z góry. Oh my god. Teraz Hello Neighbor zaczyna mieć sens i... Hello Neighbor... Powinien wyglądać jak Hello Neighbor 2 od samego początku, bo dużo pytań było, za mało odpowiedzi. I nie wiedzieliśmy, co tutaj trzeba robić. I każdy się gliczował na tych koszach i przeskakiwał na drugą stronę i szukał jakichś rzeczy i twórcy po prostu nie dali rady. No dobra, idźmy tu, do tej babki. Siemanko. O, jest i ona. Co ja u ciebie mogę kupić? Czekaj, bo ty masz tutaj donaciki, ciasteczka, kawę i rogaliki.
Hello! Aha, ja mogę tylko to chyba kupić, tak? Czy... Mogę tu wejść? Siema! Siema! Zielony kluczyk tu jest potrzebny. Dobra, czyli ona mnie nie może tak jakby... Widzicie, ona mnie tak jakby nie może... No ten, nie? A czekaj, mogę tu wejść na stołówkę? No dobra, wejdźmy sobie może tu. To nie jest stołówka, tylko to jest kuchnia. Tu jakiś ten. Co tu mamy? Nie wiem. Ale możemy wejść na górę. Szukajmy może jakichś rzeczy. Kruk jest. Może wszyscy są powiązani z tą sprawą, bo to jest naprawdę mega wszystko dziwne. Tu mogę wyskoczyć, ale po co? Co ja tutaj mogę znaleźć? Tutaj pewnie będziemy mogli wyłączyć ten znak. I ona się pewnie wkurzy i może przyjdzie go tutaj naprawiać. Może. Ale nie jestem pewien, tylko na razie jest... Jasna godzina. Wczesna godzina. A mogę się tu zdrzemnąć? Nie. Ale ona tutaj śpi. O, mogę tu przeskoczyć? I tam się idzie do sąsiada. Co tu jest za niewidzialna ściana? Tu coś na środku jest, nie mogę przejść. Idziemy dalej. Ale mogę iść do sąsiada tędy. O, może... Może tędy? Nie no, zamknięte. Zielony kluczyk jest w ogóle potrzebny. A tutaj nie możemy... Ja już to sprawdzałem, ale nie możemy zaglądać, wiecie jak, do... Szufladek, nie możemy tutaj nic sprawdzać. Może na razie tak jest, może to się jeszcze zmieni. Chociaż nie jestem... Oh my god! Oh my god. Co tu jest za budzik? Na razie chyba nie wiesz, że... O, idzie jedno. Da się... Ja chcę tu przeskoczyć. No nie... Dobra, mogę już przeskoczyć, spoko. Ale ja potrzebuję... Zielony kluczyk. Który jest nie wiadomo gdzie. Może tu gdzieś będzie. Zejdźmy może na dół. No wątpię, żeby tutaj coś takiego było. No przecież to nie będzie potrzebne przecież. No dobra, sprawdźmy może. O. Jak tam się dostać? Nie ma klamki. Aha, już wiem, będę zielony kluczyk potrzebował. Ale na razie nie wiem, gdzie on jest. Nakręćmy to może jeszcze trochę. Ale gdzie jest ten zielony kluczyk? Lockpick. Mamy lockpicka. No dobra, niech to zacznie działać w końcu. Ona tutaj przyjdzie. I wtedy mogę wejść przodem. I ogarnąć to, co jest tam. No niech to zacznie dzwonić. No ileż można czekać? Dobra, zadzwoniło właśnie w tym momencie. No to chyba przyjdzie, co? Dobra, idzie. Ja sobie przejdę szybko tu. I patrz teraz. On tu się to robi prostsze, niżeli powinno być. Od początku, hello neighbor. Dawaj, otwieraj. No, dawaj. Mamy kluczyk. Ona znowu tutaj przyjdzie. Ja mogę przejść znowu tu, bo już jej tutaj chyba nie ma, prawda? I czekaj, bo to jest chyba ta klamka, prawda? Nie? Jak to nie? A może... A może tu? Nie no, bez sensu. Tu też bez sensu. No to idziemy na górę, sprawdzić co, z czym tutaj mamy do czynienia. Może tu? Co to jest za kluczyk, ej? Jakiś... Dziwny. Oh my god! I weźmie mi teraz ten kluczyk, prawda? Wrzuciłem go. Nie no, nie gadaj, że ona mi teraz wszystkie przedmioty wzięła. Co? Nie mam tego klucza, widzisz? On znowu tu... Mam go. Spoko. Tylko do czego to jest potrzebne? O... Godzina się zmieniła. Mam w ogóle jakąś inform... A, o. Czekaj, no bo tu jest zamknięte, zabarykadowane, widzisz? A jak ja bym użył może crowbara? Bo to nie zadziała. Widzicie, tam mamy gaśnicę. Tam jest gaśnica. Możemy się teraz zdrzemnąć, ponieważ ja wam muszę rzucić ten odcinek, bo to jest Hello Neighbor 2. Zaproszę was jutro!